Kolejny temat to trzymanie kciuka podczas grania na gitarce. Patrzcie. Dobra, zabieramy się za lekcję. Kciuk. No, można powiedzieć, że mało przydatny palec podczas gry na gitarze, ponieważ on tylko tutaj stanowi nam takie punkt zaczepienia i właściwie nim nie gramy. No niektórzy, wiadomo, takie jakieś akordy łapią, kombinują sobie, ale podstawową wersją to jest granie czterema palcami. Kciuk jest z tyłu. No i teraz kciuk. No, kciuk ogólnie powinien być trzymany mniej więcej po środku gryfu, podczas takiego grania na strunach, przynajmniej tych takich środkowych, w środku gryfu, powinien być z tyłu. Tak mniej więcej na środku tej krzywizny, którą tutaj mamy. Niektóre gitary mają jeszcze poprowadzone takie dwie kreski, żeby ładnie wyglądały, ale one mogą tak ładnie wtedy uzmysłowić sobie, gdzie ten palec, gdzie ten kciuk powinien być. No jeśli sobie na przykład gramy jakieś solówki, to kciuk automatycznie wyłazi tutaj, no to się akurat nie da się tego uniknąć. No trudno, żeby tutaj trzymać i jeśli trzymamy z kolei, chcę grać solówkę na najcieńszych strunach i sobie trzymam kciuk tutaj, to mi troszeczkę ten nadgarstek blokuje. Ja czuję, że on tak mi blokuje, że ja tymi palcami no... Bardzo źle mi się gra, no te palce właściwie są tak usztywnione przez kciuk, że uniemożliwia granie. Jeśli sobie go troszeczkę wysuniemy, tak? Wiadomo, nie jakoś tak, ale jeśli sobie wysuniemy... On się oczywiście chowa, jeśli sobie przesuwam palce coraz wyżej, to wtedy on się chowa. Jeśli mam coraz w ten sposób, to on wyłazi. Więc on właściwie, on nie jest statyczny. On statyczny jest w momencie, jeśli gramy jakiś taki na przykład riff. A jeśli już zaczynam grać jakieś melodie, zobaczcie, jestem tu na strunie najcieńszej i ten kciuk tutaj troszeczkę zaczyna się nam troszeczkę wychylać, no bo nie możemy go tutaj już trzymać, blokować na siłę, ponieważ w ogóle ręka dziwnie wygląda i te palce też tutaj troszeczkę tak jakieś się wydają dziwne. No już nie tyle o wygląd chodzi, ale chodzi też o jakby komfort, o uczucie, które jest też właśnie takie niezbyt sympatyczne, no po prostu utrudnia nam to granie, więc właściwie, zobaczcie, gram sobie na przykład po ćwiczeniu 1, 2, 3, 4, które już tam na pewno widzieliście, od najgrubszej zaczynam. Ten kciuk, on troszeczkę się tutaj przesuwał tak. Widzicie, on się chowa, trochę jakby chowa się w cieniu. No jeśli to sobie zagram analogicznie, to ten motyw na cienkich strunach, no widzicie, palec to już wyłazi, no bo nie dam rady inaczej. Sobie zobaczcie, z powrotem. Na najgrubszych na przykład strunach, zaczynam od najcieńszej struny. On, jak widzicie, on nie robi ruchów jakichś dziwnych, że ja go odklejam od gryfu, bo to właściwie on stanowi nam przeciwwagę tym palcom, które tutaj mamy, więc jeśli tu naciśniemy, a palec zaczniemy zabierać, no to ta gitara jakoś tam nam no, niestabilna się robi. Więc tu generalnie ruch robi ten nadgarstek, który ustawia się pod różnym kątem. Jeśli mam tutaj ten kciuk w ten sposób, palce mam na którymś tutaj progu, to tutaj nam nadgarstek się układa w taki sposób. Widzicie, o, taki jest kąt. Jeśli sobie zmieniam jakieś riffy, no to ten kciuk mniej więcej też jest w podobnym miejscu, ale to już zupełnie inaczej nam się... O, widzicie, 3-5-5 na najgrubszych w sześciostrunowej gitarze. O, widzicie, on troszeczkę to inaczej wygląda. Jeśli na przykład sobie...
zawsze w stałym kontakcie z gryfem, tam nie ma takiego jakiegoś odsuwania. Nawet jak sobie przesuwam palce, to ten kciuk ślizga się po gryfie. No nie mogę go oderwać, ponieważ by... Już zaczyna jakoś dziwnie się ręka odzywać, jeśli same palce zostawiam bez kciuka. W ogóle aż tutaj wręcz rękę boli, tutaj w tym miejscu. Ktoś zadawał mi pytanie właśnie, jak to zrobić, ponieważ jeśli trzymamy cały ten czas kciuk, trzymamy w napięciu, no, trzymamy, zawsze stanowi na przeciwwagę dla tych palców, to po pewnym czasie zaczyna się łapać tutaj skurcz na ten kciuk. No, tutaj to jest taka dosyć sprawa skomplikowana, ponieważ no, jeśli na nas łapie ten skurcz, to wypadałoby na początku przerwać granie. No, to nic nie zrobimy, nie poradzimy na to nic. Jeśli podczas grania łapie. No musimy sobie odczekać, żeby te mięśnie troszeczkę popuściły. Broń Boże, nie grajcie sobie dalej z takim bolącym czy łapiącym skurczem, ponieważ to może zaszkodzić bardziej niż pomóc. No nie przezwyciężymy właściwie tego bólu, on będzie nam bardziej blokować tylko rękę. Sam tak miałem, no po prostu grałem jakiś motyw długo i on bardziej, im dłużej grałem, tym po prostu bardziej się ta ręka blokowała, a wcale nie było jakiegoś lepszego rezultatu. Najpierw sobie zrobić pauzę, rozruszać sobie te palce, pognieść sobie, rozruszać palce, pognieść sobie te mięśnie, o, te przy kciuku i później jak już przejdzie, to sobie pograć dalej. No teraz, co zrobić, jakie ewentualnie ćwiczenia podczas grania? No tutaj jest kwestia taka, że w zależności co gramy, jeśli gramy jakieś takie motywy, widzicie, to akurat łapię sobie tak akord ten, to już akurat kciuk mi wychodzi tutaj, bo jest wygodniej. Niektórzy mówią, że to jest nieprofesjonalne. Spotkałem się z kimś, kto w ten sposób troszeczkę się tak ze mnie nabijał, że sobie w ten sposób kciuk wyjmuje. Jednak to jest dla ręki, to jest bardzo naturalny ruch, więc tutaj nie ma co się jakoś specjalnie boczyć, że to jest coś niedobrego. No jeśli łapię akord tam E-dur, no to czemu miałbym go tu jeszcze jakoś specjalnie ten kciuk chować? A już mi znowu tutaj wyłazi. Może ktoś powiedzieć, że mam złe nawyki, tak jak już miałem polemikę z jednym YouTubowiczów, który mnie ostro krytykował za tam jakąś rzecz. W każdym razie, no to jest kwestia taka, że ja tak gram, widzę, że dużo ludzi w ten sposób gra, więc to wam przekazuję. No każdy może inaczej to robić. Jednak rzadko się spotkałem z kimś, kto zupełnie to inaczej robił, jakieś takie dziwne. Chyba że kciuka nie miał, to może to faktycznie to robił inaczej. Tak jak widzicie, no ten kciuk w takim na przykład akordzie, on musimy postanowić sobie coś takiego, że podczas grania staramy się myśleć o tym kciuku, żeby on nie za mocno nam spinał, jakby obejmował tą gitarę. No jeśli zrobimy w ten sposób, sobie tu trzymamy kciuk, to też starajmy się, żeby on nie za bardzo pracował, nie za mocno. No, im mocniej, tym gorzej, tak można powiedzieć, a dźwięk wcale nie jest lepszy. Więc sobie starajcie się tak, żeby on był jak najbardziej luźno. Nawet ja gram jakieś takie motywy. Generalnie robimy tak, że sobie ściskamy, jak sobie naciskam ten, żeby zabrzmieć. To sobie, nie wiem czy widać, to sobie też kciuk, troszeczkę on się przyciska. Więc w tym momencie przyciskania kciuka starajcie się, żeby on nie był za bardzo spięty. On muszę go przycisnąć, żeby dźwięk wyszedł, prawda? Ale żeby nie za mocno go ściskać. Gitarze u mnie akurat w tej siódemce dodatkowo jeszcze kciuk wyjmuję, ponieważ mam siódmą strunę i to sobie jeszcze na przesterze tłumię tym palcem dodatkowo. To akurat jest, można powiedzieć, takie już indywidualne takie zboczenie własne, prywatne, ponieważ akurat taką mam gitarę. W każdym razie, wracając do samego tego kciuka, starajcie się, grając różne partie, czy to jest solówka, starajcie się, żeby myśleć o tym kciuku, żeby nie był za mocno naciśnięty, nie za mocno przyciskał gry. Wiem, że to jest skomplikowane, jeśli mamy myśleć o piórku, o tym jak trzymać piórko, gdzie struny są, musimy myśleć, gdzie tutaj mamy struny, przechodzenie strun kostką, no to jeszcze dochodzi trzymanie kciuka, no chłopie, co tutaj fanzolisz, no nie? Ale myślę, że zaczynając od prostych takich ćwiczeń,
starać się, żeby ten kciuk nie za bardzo ściskać, żeby on po prostu był dosyć luźny, ale jednak żeby stanowił przeciwwagę dla tych pozostałych palców do grania. Tak myślę, że tutaj to było pokrótce tyle odnośnie tego kciuka. No jeśli on zaczyna łapać skurcze, to najlepiej sobie zrobić przerwę i później przy następnym graniu myśleć, żeby nie za mocno naciskać. No to jest chyba jedyna rada, bo właściwie tam nie ma jakichś takich momentów. No trudno, żeby na przykład odpoczywać. No są takie momenty, które o na przykład jak ten, to ten kciuk on teraz na przykład nie pracuje, bo on tutaj sobie fajnie odpoczywa, można powiedzieć. Jeśli tak zagra. Jeśli mamy więcej pauz, na przykład uderzam teraz, w momencie uderzania kciuk może bardziej się spina. Jeśli ja robię, tu pauzę zostawiam. O, teraz słyszycie, jest, no, znaczy nie słyszycie, bo jest cisza. To w tym momencie sobie poluzowuję ten kciuk, tak żeby on może nie za bardzo, nie za mocno tutaj pracował. Bo wcale nie musi naciskać, no nie musimy, jeśli są pauzy. O, będę to grać. On w momencie pauzy, on się tutaj jakby wyłania z cienia. Może ten cień tutaj nawet pomaga mi troszeczkę niż przeszkadza. Widzicie, on jak naciskam dźwięk, to on się trochę chowa. A jak poluzowuję, robię pauzę, czy nawet przesuwam kciuk, to wtedy on wyłazi z cienia, że tak można powiedzieć. Troszeczkę się poluzowuje i szura oczywiście po gryfie, no bo nie za bardzo mogę luźno go, no chyba, że mam jakieś dziwne rzeczy, gram jakieś takie szpanerskie, to wtedy możemy go odrywać. No myślę, że z tego chaosu coś się wyłoni smacznego i ciekawego. Dobra, trzymajcie się.